Tym razem zupełnie przypadkiem trafiliśmy do miejscowości Bayreuth. W Niemczech oczywiście. Bayreuth to jest maleńkie miasteczko położone około 70 km od Norymbergi. I za cel mieliśmy pochodzić po tym miasteczku, zrobić fajny materiał, pokazać wam parę rzeczy, bo naprawdę jest tam kilka ciekawych rzeczy. Natomiast wspaniała deszczowa pogoda pokrzyżowała całkowicie nasze plany. Po wizycie w punkcie informacji turystycznej zaproponowano nam wycieczkę do Opery Margrabiów w Bayreuth. Przepięknej, jak się okazuje, opery, która spowodowała, że można powiedzieć, szczęka spadła nam do podłogi. Zwiedzanie rozpoczynamy od zakupu biletu. 8 euro da się przeżyć. Po czym przechodzimy przez kilka poziomów wystaw, które pokazują sposób budowy, odbudowywania, renowacji tego budynku, całej infrastruktury związanej z tym po prostu miejscem. Pokazują ubiory, scenografię. Mamy zbudowaną dodatkową małą scenę, żeby można było się pobawić, zobaczyć, jak się zmienia wystrój na scenie. Wiem, że to są złe słowa, ale nie jestem biegły w tym zakresie. Natomiast to, co się dzieje później, no to, tak jak wspomniałem wcześniej, przyprawia o drżenie serca, ponieważ tak pięknej barokowej sali już dawno nie widziałem. Opera Margrabiów w Bayreuth to jeden z najważniejszych zachowanych przykładów barokowej architektury teatralnej i została wybudowana tak naprawdę w 4 lata na polecenie margrabiny Wilhelminy i jej męża Fryderyka III. Ten unikatowy budynek, w zasadzie zabytek, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w 2012 roku. Fundatorką opery była Wilhelmina, córka króla pruskiego Fryderyka Wilhelma i ukochana siostra Fryderyka Wielkiego.
Była niezwykle utalentowana muzycznie i artystycznie. Pisała libretta, komponowała, grała na kilku instrumentach, a nawet występowała na deskach teatru. Jako dyrektorka opery dworskiej stworzyła w Bayreuth zespół śpiewaków i śpiewaczek sprowadzonych z Włoch. Żeby zachować ten budynek i wystrój w doskonałym stanie, w latach 2012-2018 przeprowadzono szeroko zakrojone prace konserwatorskie. I powiem Wam szczerze, że to się udało, bo gdy wchodzimy do tej sali, to coś niesamowitego. Dosłownie nie wiemy, na co patrzeć. Ilość zdobień, ilość tego bogactwa barw, bogactwa detali jest tak ogromna, że gdyby udostępniona do zwiedzania sala była w lepszy sposób podświetlana, to wówczas no, każdy by tam stał i spędzał parę godzin na pstrykaniu zdjęć tych wszystkich detali. Niestety światło jakie jest, takie jest i dlatego też ten materiał jest jaki jest. Ponieważ nie można tam wejść z własną lampą, robić zdjęć z lampą błyskową, więc musimy się posiłkować tylko światłem zapewnionym przez operę. Tak czy inaczej do tej miejscowości na pewno wrócimy, dlatego że kryje ona w sobie mnóstwo ciekawych rzeczy, typu ogrody botaniczne, ermitaż i tak dalej. Będziemy również chcieli z tego materiał zrobić. Natomiast gdybyście byli w pobliżu, z czystym sumieniem możecie wydać 8 euro na ten bilet, żeby zobaczyć ten cud architektoniczny. Naprawdę. Do następnego razu. Cześć.